Ej, widzowie, oglądam ludologiczny materiał, bo już jest w ogóle ludologia w tytule. Patrzcie na to. Jak naprawić problem dysonansu ludonarracyjnego w grach z otwartym światem? Hashtag ludologia. No i widać, że to będzie już ludologiczny materiał. Obejrzymy go sobie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czym jest ludonans... Ludonans to my chyba mamy codziennie na tym kanale. Dysonans ludonarracyjny to jest uczucie w grze komputerowej, w którym istnieje sprzeczność pomiędzy narracją gry a wykonywanymi przez siebie czynnościami. I idealnym przykładem tutaj, na który się często ludzie powołują, jest Wiedźmin 3, gdzie narracja gry mówi ci o tym, że musisz szybko działać, bo masz dziki gon i trzeba uratować Ciri, a ty sobie chodzisz i grasz w grinda. To jest typowy przykład dysonansu ludonarracyjnego. I to jest coś takiego, gdzie ludzie nie lubią, gdy w grach mają ograniczenie czasowe. Ja kiedyś tego nienawidziłem, ja to obecnie pokochałem. I macie takie gry jak Fallout 1 lub Fallout 2, które posiadają ograniczenie czasowe. W Falloutie 1, jeżeli nie zmieścisz się w określonym czasie, to po prostu przegrasz i tyle, musisz zacząć od nowa. W Falloutie 2 będzie to miało przykre konsekwencje, ale gra się nie skończy. I takie rzeczy są bardzo dobre. I dla mnie elementem, który sprawił, że ja to w ogóle pokochałem najbardziej, wiecie co było? To była mapka w Heroes 3, Pan Zniszczenia, którą trzeba ukończyć w czasie 12 miesięcy. Ja na początku o tym myślałem, Jezu, ty, no ale przecież Heroes jest ograniczeniem czasowym, przecież w tej grze rozwijanie tej ekonomii, rozwijanie tej armii jest tak ciekawe, że ja nie chciałbym sobie tego odbierać. A powiem wam, że właśnie to, że ja musiałem optymalizować swój czas, nadało tej grze drugiego dna. I to jest to, co ja zacząłem rozumieć w grach. To nie chodzi o to, żeby grać w Gothica i zrobić w nim wszystkie questy, tylko chodzi o to, żeby zrobić te wszystkie questy w bardziej zoptymalizowanym czasie. Grać w taki sposób, jak mógłbyś grać. Teoretycznie wczuwając się w tą postać. Nigdy nie będziesz bohaterem, w sensie nigdy realnie nie mógłbyś być bohaterem, który pomoże wszystkim i naprawi wszystkie problemy. To jest przepiękne w grach, żeby nauczyć się przegrywać albo wybierać rzeczy ważniejsze od innych. I ludzie często o tym zapominają w RPG-ach. Na przykład dlatego świetnym RPG-iem jest Kingdom Come, bo tam nie masz tego takiego heroicznego elementu, prawda? Tam robisz proste rzeczy, tam robisz proste zadania, pomagasz prostym ludziom. A w Wiedźminie? Granie w Wiedźmina i robienie wszystkich questów w Wiedźminie? Dla mnie to jest zaprzeczenie całej narracji Geralta napisanej przez Sapkowskiego. Dzień dobry, gniazdo nostalgii z tej strony. W dzisiejszym, dosyć nietypowym materiale jak na mój kanał, przyjrzymy się problemowi, którym jest dysonans ludonarracyjny. Żeby w ogóle rozpocząć ten materiał, musimy się przyjrzeć definicji tego zjawiska. Najprostszymi słowami, jakimi potrafię to wyjaśnić, jest to po prostu brak spójności między strefą narracyjną danego tytułu, a między mechaniczną. Oczywiście możemy się posłużyć paroma przykładami. Ile razy, grając w dany tytuł, mieliście nadbudowane fabułę, w której musicie się spieszyć? Musicie się spieszyć, żeby zrobić daną czynność, ponieważ konsekwencje będą niesamowicie duże. Po czym gra rzuca w nas wielkim, otwartym światem, w którym możemy robić cokolwiek. Wiecie, Ciri, którą trzeba uratować, poczeka, aż skończymy partyjkę Gwinta. A Kijanka, która rozwija nam się w głowie, jak najbardziej zrozumie to, że musimy odpocząć po każdej jednej... Ja wam powiem, że ja naprawdę chciałbym, żeby było tak, żeby w grach częściej się przegrywało. Chciałbym, żeby... Kurwa, a niektórzy się giga oburzą na to. Ale chciałbym, żeby gry takie jak Baldur's Gate, źle poprowadzone, doprowadzały do momentu, w którym po prostu... Kurwa, zdychasz i chuj, koraptuje ci się safe i chuj ci w dupę i zaczyna jeszcze raz, stary. Chciałbym, żeby gry miały nieodwracalne punkty. Chciałbym, żeby gry miały całkowicie nieodwracalne punkty. Ale w końcu straciliśmy jakieś komórki czaru. Albo inaczej, ile razy byliście w sytuacji, w której wasz bohater w ramach gameplayu pokonał 1000 wrogów, albo 10 tysięcy wrogów, tylko po to, żeby w ramach cutscenki 5 wrogów naraz przytłoczyło go tak bardzo, żeby był zmuszony do odwrotu. Albo ile razy w ramach gameplayu przyjęliście jakieś niebotyczne ilości obrażeń, po czym używacie miksturki, żeby wyleczyć się do pełna, tylko po to, żeby w ramach cutscenki jeden strzał powalił naszego ulubionego kompana. I tego typu sytuacji w dzisiejszym gamingu jest po prostu multum. I ja tutaj powiem, bo ludzie nie potrafią przegrywać. Wiem za siebie, ale zakładam też, że za większość ludzi przywykliśmy do... Dlatego na przykład uwielbiam system zapisu z Kingdom Come'a, gdzie ty używasz jednego z resursów z gry, który możesz sobie wykraftować, ale każdy zapis i każde wczytanie liczy się z pewnymi konsekwencjami. Ty nie możesz w Kingdom Come'ie zapisać gry, spróbować kogoś okraść, jak ci nie wyjdzie to wczytać, okraść kogoś, czytać, pójdzie jeszcze, pójdzie dobrze,
zapisać jeszcze raz, określ go jeszcze raz i tak trzy razy w kółko. Nie możesz tego zrobić. I to jest świetne, bo w tej grze twoje akcje mają konsekwencje. Chcesz zapisać przed tym, okej, możesz to zrobić, ale to cię będzie kosztowało. I ty teraz przelicz, czy zużycie tego sznapsa do zapisu jest więcej warte niż możliwość okradzenia kogoś. To jest genialne. I w Kingdom Come tego nie robisz, bo ci szkoda na to kasy. Bo kurwa, zwykły wieśniak nie ma więcej pieniędzy przy sobie, niż warta jest butelka sznapsa. I to jest genialne. I gry powinny być robione w takiej formule, by gracz miał świadomość tego, że to, co on wykonuje, ma pewną wartość i to, co on wykonuje, może liczyć się z przegraną, może liczyć się z niepowodzeniem i jeżeli jest to niepowodzenie, to nie musi przyjąć na klatę. Tego nie przeszkadza już to nam tak bardzo. I moglibyśmy to tak zostawić, co nie? Tylko, że ja bym chciał czegoś więcej. Uwielbiam gry wideo i są one dla mnie zbyt ważne w życiu, żebym stwierdził, że nie potrafię się rozwinąć w tym kierunku, żeby ogarnąć pewne problemy. Ja w grach wideo widzę nieskończenie wielki potencjał i pragnę, życzę sobie, żeby twórcy, deweloperzy, producenci gier wideo czerpali z tego potencjału tyle, ile mogą. Bo to jest jeszcze na tyle młode medium, z którego po prostu nie wyciągnęliśmy maksymalnego potencjału, który jesteśmy w stanie uzyskać. Dlatego też... Kurwa, gry to są w kilku procentach swojego obecnego potencjału. Naprawdę. Naprawdę. My jeszcze nigdy nie dostaliśmy dobrej gry z otwartym światem, z świetną fabułą i świetną mechaniką. To są momenty, gdzie my nawet nie potrafimy kilku rzeczy ze sobą połączyć, kurwa, jeszcze. Zacząłem się zastanawiać, co twórcy mogliby zrobić, żeby zniwelować ilość gier, w których występuje dysonans ludonarracyjny. W moim materiale przede wszystkim skupimy się na grach, które mają otwartą strukturę. Ponieważ z moich obserwacji wynika, że większość gier, w których struktura jest po prostu zamknięta, nie musi mierzyć się z tym problemem. A nawet jeżeli tak, to przy dobrym scenariuszu uważam, że ten problem da się ominąć, da się go wyeliminować. Przejdźmy do konkretów. Najpierw musimy się zastanowić, z czego w większości przypadków wynika właśnie ten problem. I patrząc na naprawdę ogromną ilość tytułów, coś się rzuca w oczy. Bo czy to będzie GTA, Far Cry, czy może Wiedźmin, to co się rzuca w oczy, to dobre chęci twórców. No bo wiecie, po co mamy aktywności poboczne? No, żeby świat był lepszy, żeby gracz się lepiej bawił, żeby odczuwał tą ilość możliwości, jaką dajemy my jako twórcy właśnie graczowi. Ale czy to spojrzymy na Gwinta, czy może na to, że wygrywamy Michaelem, który nie jest aż tak sprawny w ramach fabuły triatlonu, czy nawet na te wyścigi z DLC-ków w ramach Far Cry'a? No niezbyt współgra to po prostu z główną linią fabularną, z tym, co przygotowali twórcy w ramach właśnie tej linii. I w ten właśnie sposób dochodzimy do takiego rdzenia problemu, a są nimi główne linie fabularne. Kurwa, wyjebę fabułki z gier. Nie dość, że nie będzie nudnych fabuł w grach komputerowych, to jeszcze dadgamerzy nie będą grać w gry, więc mamy plus i plus. Dwa problemy znikają naraz. Dadgamerzy i fabułki. Ostatnio, jak zapewne zauważyliście na moim kanale, zająłem się Lords of the Fallen. I może to być trochę głupie, ale wiązało się to u mnie z... Co to jest za animacja wyskoku, kurwa? Patrzcie, kto tę animację zrobił. Ostatnio, jak zapewne zauważyliście na moim kanale, zająłem się Lords of the Fallen. I może to być trochę głupie, ale wiązało... Widać, że to CI Games nie od razu. Było się to u mnie. Jego za sznurki pociągnęli w pewnym momencie. Jest pewnego rodzaju stresem. No bo słuchajcie, to jest naprawdę gówniany tytuł. I przejście go po prostu wiązało się z pewnego rodzaju męką. Dlatego też ponownie w mojej karierze gamingowej zainteresowałem się grami, które sprowadzają się do tego, że jesteśmy farmerem. Jako, że grałem już większość gier tego typu, czy to Stardew Valley, Harvest Moony, czy cokolwiek w zasadzie, to chciałem znaleźć jakiś nowy tytuł dla mnie. I w ten właśnie sposób znalazłem Coral Island. I oczywiście mógłbym teraz zrobić wielką tyradę na temat tego, jak dobrze się bawiłem w tym tytule, czy cokolwiek. Czy też po prostu właśnie znalazłem fan w tej rozgrywce. Ale to myślę, że jest nieważne. Ty, przecież to jest jakaś kopia Stardew Valley. W materiale. To, co jest za to ważne, to jak gra traktuje wszystkie elementy...
Czemu to nawet hub wygląda jak Stardew Valley? Przygotowała dla nas, dla graczy. Bo to, co się dzieje w tego typu grach, i to nie tylko właśnie w Coral Island, ale też w większości tytułów, które traktują właśnie o tym, że w ramach odpoczynku poszliśmy na farmę i budujemy sobie farmę, to, że tutaj sami z elementów przygotowanych przez twórców tworzymy sobie zabawę. Bo niezależnie od tego, jaką wizję mamy na rozgrywkę, no? Czy będziemy uprawiać tylko i wyłącznie role, czy będziemy hodować zwierzaki, czy może będziemy podróżować po jaskiniach okolicznych. No po prostu, niezależnie od tego, z jakich opcji będziemy korzystać z tego całego zestawu, który twórcy nam przygotowali, to w każdym jednym przypadku Coral Island mówi: spoko, rób sobie co chcesz. I oczywiście możemy to optymalizować w jakikolwiek sposób chcemy, ale to jest nieważne. Bazowo w tym tytule mamy pełną dowolność. A jaki jest główny temu powód? Oprócz tego, że te gry służą do tego, żeby się właśnie zrelaksować czy cokolwiek, to się dzieje głównie przez to, że nie mamy tutaj... Ja nie potrafię się relaksować w takich grach, wiecie dlaczego? Bo ja w taką grę ją muszę zoptymalizować. Jak ja pomyślę o tym, że kurwa posadziłem ziemniaki za 15 zł za kilo, a w tej porze roku jakbym posadził pomidory, to by urosły jeden dzień szybciej i bym je sprzedawał za 17 zł za kilo. To ja mam już ochotę rage quita walnąć, bo ja zepsułem build, nie? Ja nie potrafię grać w proste gry farmerskie, które teoretycznie nie mają żadnych elementów rywalizacji. Nie potrafię. A najgorsze jest to, że wybuduję sobie ogródek, no nie? Zrobię sobie ogródek 9 na 9, posadzę tam pomidory, a potem się okazuje, że pomiędzy tymi pomidorami można posadzić jedną grządkę rzodkiewek, która sprawi, że pomidory będą szybciej kwitły. Jak ja mam 9 na 9 postawić jedną grządkę, no to będę miał po jednej stronie 4, po drugiej stronie 5. Więc to będzie nierówne i muszę wyjebać całe pomidory, spalić je w pizdu w chuj i posadzić na nowo, żeby było równo 5 na 5, bo będę po środku rzodkiewkę sadził. Nie mogę grać w takie gry. Nie mogę, bo tutaj się cały czas dokładają mechaniki, a ja muszę mieć wszystko równo. Wiecie, o co chodzi? 4, 4, 1 i 4 to będzie 9. No ale będę musiał pomidory wtedy wyciąć, tak? Głównej osi fabularnej. I to jest właśnie coś, co bym proponował ludziom, którzy są odpowiedzialni za tworzenie gier w otwartym świecie. No bo pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to czy my w ogóle kończymy gry. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem skrajnym przypadkiem i ja muszę kończyć dany tytuł, żeby przedstawić go na kanale. Ale nawet jeżeli spojrzymy sobie na mnie, przed założeniem kanału miałem z tym wielki problem. Rozpoczynałem dziesiątki czy też setki tytułów i większości tych tytułów nie udawało mi się ukończyć. Nie dlatego, że to było tak trudne, nie dlatego, że coś mnie przetłoczyło, ale po prostu w większości przypadków gra mnie już nudziła. Albo po prostu wychodziła jakaś następna produkcja, którą chciałem się zająć, albo usłyszałem po prostu o jakiejś produkcji, którą pominąłem. Od tego momentu możemy operować na przykładach i na tapet weźmiemy sobie serię gier, która no będzie naj... Czy Elden Ring zrobił dobrze otwarty świat? Nie. Poproszę na swoje pytanie. Prostsza, jeżeli chodzi o udowodnienie, że tam główna oś fabularna absolutnie jest wypierdolenia. Elder Scrolls. Ilu z was tak z ręką na sercu przeszło główną oś fabularną w Skyrimie? Ja. Raz. Albo dwa. Dwa razy przeszedłem główną oś fabularną w Skyrima. Ale w Skyrima grałem 20 razy, to muszę przyznać. Ale jestem jedną z tych osób, która przeszła główną oś fabularną w każdym Elder Scrollsie, wyłączając Elder Scrolls Arenę, jedynkę. Dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, wszystko przyszedłem. Czekamy na szóstkę. Oj! Elder Scrolls 6 to będzie przepiękny czas na tym kanale. Chłopie, wyobrażacie sobie ten tytuł? Tak, ja jako streamer, który jest skancelowany, zblacklistowany przez Bethesda, ogrywam Elder Scrolls 6 bez cenzury. Chłopie, to będzie przepiękny okres, nie? Załóżmy nawet, że wszyscy przeszli Skyrim. Elder Scrolls 6, które w tym momencie jest stworzone pod banderą Microsoftu i Microsoft, który mówi o tym, jak trzeba inkluzywne gry robić. Elder Scrolls 6, pełna inkluzywność. Chłopie, to będzie to, naprawdę. Ma. Że wszyscy przeszli tą główną oś fabularną, chociaż ja do tego grona nie należę. To odpowiedzcie sobie na pytanie, gdzie, czy też w którym konkretnie momencie w ramach tej rozgrywki bawiliście się najlepiej. I to w ramach całej serii. Ja wam powiem, gdzie się najlepiej bawię w RPG-ach. To jest bardzo proste. I to jest coś, co mi bardzo często wypacza podejście do RPG-ów i to jest coś, co sprawia, że ja ogólnie RPG-ów nawet często nie kończę. Ja z RPG-ami mam coś takiego, że jak gram w grę RPG, to dla mnie najciekawszym elementem jest stworzenie postaci. I jeżeli gram w grę RPG, to mnie nie interesuje fabuła, mnie interesuje
fabuła mojej postaci, ta personalna, czyli dojście do odpowiedniego, założonego momentu, który sobie przyjąłem ją ogrywając. Więc w momencie, gdy ja gram w takiego Skyrima, no to co jest moim takim głównym punktem? Wymaksować, powiedzmy, drzewko umiejętności, które chcę, by było moim głównym drzewkiem umiejętności. Wiadomo w Skyrimie, co jest nim najczęściej: łucznictwo, skradanie, stworzenie, ukończenie linii fabularnej Mrocznego Bractwa, prawda? I to są takie rzeczy, które uznajesz za zamknięte rozdziały i to jest moment, w którym jak ja już do tego doprowadzę do samego końca, to mogę powiedzieć: okej, osiągnąłem to, co chciałem. To samo miałem w Enderalu. W Enderala grałem 3 razy, ani razu go nie przeszedłem. Za każdym razem ja wyczyściłem 80% mapy, wbiłem absurdalnie wysoki level, a finalnie go zostawiałem. Mnie nie interesowało to, co jest w fabule. Moja postać była już gigakoksem i to było najważniejsze. Bawiliście się najlepiej na przykład w Mrocznym Bractwie w Oblivionie. I teraz patrzcie, i na przykład jakie to ma też przełożenie, załóżmy widzowie, powiedzmy dalej na hack and slashe. I hack and slashe są grami, które robią to całkowicie na odwrót. Bo w hack and slashu nie ma takiej sytuacji, że ty kończysz grę wtedy, gdy przejdziesz fabułę, no bo fabuła nie kończy stworzenia twojej postaci. Może z tego by to się wywodziło, że ja mam tak po prostu zepsutą głowę. Kiedy ci się kończy fabuła hack and slasha, ta twoja personalna, gdy doprowadzasz build do końca. A doprowadzasz build do końca kilkadziesiąt godzin po skończeniu fabuły. Ty kończysz fabułę na normalu, nightmarze, na normalu, nightmarze, na hellu. Poe, kończysz tą fabułę po zrobieniu kilkuset mapek, no nie? Swoją personalną. I dopiero wtedy quitujesz gierkę i czekasz na kolejną ligę. No i to jest przepiękne. W momencie, w którym się okazywało coś, czy w momencie, w którym zamykaliście kolejną wyrwę w ramach głównej osi fabularnej. A jeżeli rynek amerykański wam nie pasuje, no to spójrzmy sobie na nasze podwórko europejskie, konkretnie niemieckie. Co wam dało to, że doświadczyliście tej wspaniałej przygody w ramach Cyberpunka 2077? Bo według mnie, może tutaj polecę kontrowersyjnie, ale w momencie, w którym dostaliśmy fabułę, w której musimy gonić, kurwa, bo nie, Keanu Reeves nam zeżre mózg, to właśnie to nam wykastrowało to wspaniałe miasto. Ale ja muszę powiedzieć jedną rzecz o Cyberpunku. Uważam, że oś narracji za pomocą Silverhanda siedzącego ci w głowie jest bardzo dobrze zrobiona w Cyberpunku. Uwielbiam to. To jest coś, co miało miejsce już w innych tytułach i takie przebłyski, że ktoś ci siedzi w mózgu, faktycznie zdarzały się w innych grach komputerowych, ale sama postać Cyberpunka jest napisana bardzo dobrze, jest mega kontrastowa względem tego, jak dużo osób w ogóle będzie prowadziło swoją główną linię fabularną i to jest jeden z najlepszych elementów Cyberpunka. Seria oś narracyjna za pomocą Silverhanda w Cyberpunku wyszła kurwa 10 na 10, naprawdę. Mega to lubię. Świetnie to wygląda. To, które mogliśmy dostać. Bo wiecie, zawsze trzeba się spieszyć, ponieważ Keanu Reeves czyha i o nie, główka nas boli. Bo przecież jako gracze lubimy być pod sztuczną presją czasu. I tych przykładów jest naprawdę więcej. Wystarczy sobie spojrzeć, ile czasu właśnie spędzamy w ramach głównej osi fabularnej, a ile czasu spędzamy na tym, że eksplorujemy świat. Że robimy tam głupie aktywności poboczne. I właśnie dzięki tym głównym osiom fabularnym bardzo często w pakiecie dostajemy dysonans ludonarracyjny. No bo przykładowo, zakładając, że w grze Wiedźmin 3 bylibyśmy rzuceni po prostu w ten świat, bez narzuconego scenariusza, co my powinniśmy zrobić po prostu, żeby osiągnąć szczyt fabularny, to gdzie miałby wystąpić ten dysonans? Zwłaszcza, że stojąc przy tym Wiedźminie 3, załóżmy, że usuwamy cały wątek Ciri, na przykład Barona spotykamy po prostu i on proponuje nam bardzo dużo hajsu, więc przyjmujemy zlecenie. Które normalnie przyjmujemy dlatego, że Baron coś tam gadał z Ciri. Swoją drogą, jak się spojrzy na to szerzej, to jest to dosyć absurdalne, że cały ciąg questów doprowadza nas do jednej, jedynej informacji, że Ciri poszła do Nowigradu. Czy tam na Skellige. W każdym razie, plusy wynikające z tego, że mielibyśmy właśnie taką bardzo otwartą strukturę bez głównej osi fabularnej. Całe te ciągi questów, które moglibyśmy przyjmować... Kurwa, ale wiecie, co by się stało, jakby pozbawić gry głównej osi fabularnej? Bardzo duży procent graczy by po prostu tego nie zrozumiał. Nie znalazłby tego celu. Ludzie nie potrafią grać w gry bez celu. Niestety, to jest smutne, ale tak jest. Ludzie nie potrafią skorzystać z gry jako z podstawy do wytworzenia sobie rozrywki. I no to jest medium na tyle szerokie, że trzeba wziąć pod uwagę to, że nie każdy jest graczem z krwi i kości i ogromną ilość osób trzeba prowadzić za rączkę. ...mować w ramach otwartego
tego świata, dałoby się poprowadzić w o wiele bardziej kreatywny sposób. Po prostu możliwości poprowadzenia questów byłoby o wiele więcej, ponieważ istniałaby możliwość, że jesteśmy w stanie dany questline przegrać, czy też spieprzyć. Za to w momencie, w którym dany quest... A widzicie, mówi o tym samym, o czym ja mówiłem na samym początku. Że zależałoby mu na tym, żeby questline'y dało się zepsuć. To jest giga dobre. Questline jest związany, czy też zintegrowany z główną osią fabularną, no to po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Geralt nie dowiedział się tego, gdzie Ciri poszła. Nie mówię oczywiście, że każdy jeden tytuł teraz powinien rezygnować z głównej osi fabularnej, ale uważam, że o wiele większa liczba tytułów powinna decydować się na to. To, co powinniśmy dostawać w ramach gamingu, to po prostu gry, które mają zrobione, nie wiem, X mechanik, które są w tym danym świecie i jesteśmy w stanie wykorzystywać te mechaniki do tego, żeby tworzyć własne historie. I żeby robić to po prostu, na co my mamy konkretnie ochotę. Niezależnie od tego, czy będziemy chcieli robić jakieś questline'y, czy po prostu żyć w tym świecie, robiąc właśnie to, co przygotowali nam twórcy. Opierając właśnie cały gameplay na mechanikach, które zostały przygotowane. I to też nie jest tak, że takich prawdziwych sandboxów na rynku nie ma. I nie mówię tutaj o Minecrafcie. Ale wyobraźcie sobie na przykład ten moment, w którym CD Projekt Red stwierdza, że zrobi sobie taką grę jak Mount & Blade. Wstawi tam... No, dokładnie. Ja wam powiem, że mi się wydaje, że Kingdom Come jest taką grą. Ja w Kingdom Come też grałem 3 razy, fabularnie go skończyłem raz. Mnie nie interesowała za drugim razem główna ścieżka fabularna w Kingdom Come. Mnie interesowało zostanie rycerzem, poruchanie sobie Tereski, no nie? Chopie, napadnięcie jakichś bandytów. To było życie. Dziesiątki mechanik, które sprawią, że jesteśmy w stanie przeżywać tam oryginalne i ciekawe przygody. I to właśnie w ten sposób według mnie dałoby się opanować ten dysonans ludonarracyjny. Za to, czy doczekamy się większej ilości tego typu gier, to nie wiem. Ale nie. Tego wam życzę, bo ja w nich widzę przeogromny potencjał. I na koniec disclaimer dla wszystkich. No, ale to jest potencjał, który jest widoczny przez graczy, takich graczy, a to jest potencjał, który będzie niezauważalny przez gracza casualowego, więc wątpię, żeby to się stało główną podstawą, no nie, gamingu. Wszystkich, którzy stwierdzą, że w momencie, w którym chcemy opanować dysonans ludonarracyjny, to właśnie powinniśmy usunąć całą narrację z tytułu. Jeżeli tak odebraliście ten materiał, no to nie o to mi chodziło. Konkretnie, chodzi mi o sprowadzenie narracji i gameplayu na jedną płaszczyznę. Na płaszczyznę otwartego świata i właśnie dzięki temu o wiele łatwiej jest uniknąć tego dysonansu. I to już by było na tyle. Na razie. No i essa. No i essa, widzowie. Bardzo dobrze powiedział.